Witajcie telewidzowie z kolejnego dnia w Nowej Zelandii. Tutaj jest nasz właściciel. Bye bye. Bye bye. Kolega jest z Brazylii, pochodzi z Brazylii. Miał 50 lat, jak wyjechał do Nowej Zelandii. No właśnie, my się już zbieramy i nasza nocka tutaj kosztowała 35 zł za godzinę spania. No nie mało. Nie mało było, ale bardzo fajnie. Gdybyście chcieli namiar, to nie mogli nic znaleźć, to z chęcią wam podamy, bo przecudowna rodzina, przesympatyczna, porozmawialiśmy sobie. Tak. Także bardzo miło było. Musiałem się wrócić do pokoju jeszcze, bo zapomnieliśmy naszego najważniejszego składnika, tuńczyka do naszego śniadania. Jedziemy dalej. Pakujemy nasze rzeczy, bierzemy coś na śniadanie i idziemy nad jezioro. Zostajemy kilka godzin w Queenstown. My idziemy teraz nad jezioro, ale zobaczcie, jaka tutaj jest kolejka linowa. Można wjechać tam na samą górę. I widzieliśmy też, na paralotniach latają. Po wczorajszych 484 km przejechanych i kilku stopach czas na lekki relaks. Idziemy posiedzieć sobie nad jeziorem, bo miasteczko Queenstown leży nad samym jeziorem. Ale po drodze mamy jeszcze jeden hostel i idziemy zapytać o nocleg, bo tak jak u nas, nie mamy jeszcze gdzie spać. A noclegi dzisiaj zaczynają się od 300 dolarów, jeśli się nie mylę, czy 260, także kiepsko. Właśnie sprawdziłam cenę, no i to, co już powiedziałam, jest nieaktualne. Teraz na godzinę najniższa cena to 535 dolarów nowozelandzkich. Czy to jest 1320 zł? Najniższa cena na pewno, a nie najwyższa. Od najniższej mam ustawione, aż niemożliwe. A daj najwyższą. Najwyższą? Cena od najwyższej 1138. Masakra. No takie ceny, bo to Queenstown to jest takie zakopane polskie. A czekajcie, jeszcze sprawdzę na Agodzie, na Bookingu, bo to była Agoda. Cena od najniższej na dzisiaj. Okej, tu już trochę sytuacja wygląda lepiej, bo mamy 270 dolarów nowozelandzkich, czyli to jest 665 zł. No właśnie, dlatego idziemy, tutaj jest hostel, idziemy zapytać. No, powiem wam, nieciekawie. Na parkingu dzisiaj, tak jak ostatnio. A i tu jeszcze, żeby było śmieszniej, to nie jest prywatny pokój, tylko pokój dzielony w ośmioosobowym. Tak, taki pokoju. Hostelowy, tak, no. Hostelowy pokój. Nomad, tak się nazywa ten hostel, gdzie idziemy zapytać. Wczoraj sprawdzaliśmy, było łóżko dostępne. Jedno łóżko było za 50 dolarów ponad, czyli jakieś 125 zł. Ale dzisiaj już nie było ich dostępnych, więc zapytamy, może z ulicy będzie to lepiej. Te budynki wyglądają trochę jak na Dzikim Zachodzie, w takim stylu jak z filmu, z westernów. No i pytaliśmy o pokój i niestety nie ma na dzisiaj. Wszystkie zabukowane. Tak, pani nam poleciła jakiś obok. Sprawdziliśmy cenę i to samo co na Bookingu. Tak, drożyzna. Jutro ma dostępne, ale tylko jedno łóżko, więc nam to nie wystarczy. Raczej nam by wystarczyło, ale nas nie wpuści. W takim wypadku myślę, że pojedziemy dalej gdzieś poszukać, choć te ceny wszędzie teraz w tym okresie świąteczno-noworocznym są naprawdę bardzo wygórowane. Ale mam nadzieję, że coś znajdziemy. Zawsze mamy szczęście, to czemu tym razem mamy nie być. Więc nasza rekomendacja taka, jak będziecie przyjeżdżać do Nowej Zelandii, to wybierzcie inny okres niż ten świąteczno-noworoczny, no bo ceny są jednak dużo wyższe. Jesteśmy już nad tym jeziorem w Queenstown. Tutaj jest plaża. Plaża jest taka kamienista. Mieliśmy zamiar poleżeć, ale raczej nic z tego nie będzie. Musimy znaleźć jakąś trawkę. Tam można dalej znaleźć jakąś trawę. Mieliśmy się rozłożyć na plaży, ale przez to, że tutaj są kamienie, rozłożyliśmy się na takim murku obok deptaka na naszej macie i będziemy jeść śniadanie. Mamy hummus, mamy nasze oczywiście tuńczyki. Ja mam ten swój chili, Marika ma z oliwą. Tak, z oliwą. A wczoraj miałaś zjeść tego z orzeszkami, nie próbowałaś? A my mówiłeś, że bierzesz z orzeszkami. A to jest ten zimny? No. No to się pomyliło coś. To mamy jeszcze do tego bułki, wczoraj kupiliśmy, herba, jeszcze plaster szynki i kawałek sera. Widzicie te małe łodzie podwodne? Właśnie teraz słabo widać, bo rozpryskuje wodę. O, tu płynie. Trochę wyglądają jak delfiny, ale one jak się rozpędzają, to wpływają, tak mogą wpływać na kilka metrów do wody. Ale fajnie. Byliśmy zostawić rzeczy po śniadaniu w samochodzie. Idziemy teraz pozwiedzać trochę miasto. Ale przez to, że nie mamy jeszcze pokoju, to wzięliśmy ze sobą rolkę papieru. No bo co, jak się zachce gdzieś, w jakimś publicznym, a nie będzie, no przecież tam nie ma tak, że cały czas sprzątają i papier jest dostępny.
wczoraj było na przycisk, na guziczek. Papier? Aha. O kurde. Także nie wiem, a było, jak się zamknęłam, to powiedzieli 10 minut jest maksimum. To nie tak źle, bo w niektórych częściach Azji jest tak, że się idzie, płaci, to się dostaje 3 listki. No a tutaj nie wiem, ile było na taki guziczek, ale jak kliknęłam, to się nic nie wydziało w sumie. Nie leciał papier? Ale płaciło się? Nie. Nie, nie płaciło się. To była ta za darmo, nie? Ten z drugiej strony, co byliśmy. To też komunistyczne podejście, taka segregacja. Ile masz dostać tego papieru? W Azji, to, w Azji to proste, bo się podmyjesz taką rurą, wiecie jaka, taka ps, ps, i tam dwa listki wystarczy. Ale to coś ciekawe było, że na przykład wody nie można było spuścić, że woda się spuszczała automatycznie. Po wyjściu? Jak ręce podstawiałeś pod kran, no tak, na przykład, nie? Więc... Tak, tak, to ja widziałem takie miejsca, że woda się spuszcza, jak się drzwi zamyka z powrotem, jak się wychodzi. Aha, no. To takie opcje są. Idziemy teraz do McDonalda, ale nie po kanapki. Idziemy skorzystać z pewnej rzeczy. Idziemy teraz pozwiedzać miasto, choć już wiemy, że to nie jest miasto w naszym stylu, bo to jest takie miasto za bardzo uporządkowane, jakbyśmy przyjechali gdzieś do jakiegoś zachodniego kraju. W sumie jesteśmy na wschodzie, ale powiedzmy, że na zachodzie. No i to wygląda tak za bardzo ładnie. My to lubimy takie azjatyckie bardziej miejsca, Ameryka Południowa, właśnie takie klimaty. Chcemy zrobić rejs statkiem na Milford Sound i teraz dopytywaliśmy tutaj w takim biurze o ceny. No i ceny nie są za niskie. $130 to jest najtańsza opcja, to jest około 300 zł. Jakaś popularna knajpa tutaj jest, kolejka w środku, jeszcze na zewnątrz. Sprawdziliśmy i to ponoć są najsłynniejsze burgery w mieście. Marika też widziała kogoś na Instagramie, że tutaj można dobrze zjeść. Sprawdziliśmy $16, najtańszy burger. Może przejdziemy wieczorem, podobno wieczorami nie ma tych kolejek. W tym okresie wszędzie są kolejki. Idziemy deptakiem tego Queenstown i tutaj same popularne sklepy, same znane marki. O, Marika się zapatrzyła, aż wpadła. Wszystko w porządku? Tak, tak. To jest pomnik Williama Gilberta, pierwszego osiedleńca w Nowej Zelandii, europejskiego osiedleńca, a wiem to z tej tablicy. Tutaj kolega robi tosty na świeżo i przyjechał takim rowerkiem. To wygląda trochę tak jak w Tajlandii. Tylko, że ceny inne. W Tajlandii można było za 5 zł zjeść, a tutaj kosztuje to 25 taka kanapka. Większość ludzi, którzy sprzedają street food w tym kraju, to Azjaci. I tutaj robią takie przysmaki, nie wiem, czy to są koreańskie jakieś. Coś nie powychodziły za bardzo i tu pani jakąś wieprzowinę smaży. A, zobaczcie, to są takoyaki, czyli japońskie. My spaliśmy u brazylijskiej pary, małżeństwa i słyszeliśmy, że tutaj jest dużo Brazylijczyków w tym rejonie. No i zobaczcie, tutaj też sprzedają brazylijskie kanapki. Oczywiście irlandzki pub najbardziej oblegany, nawet nie ma miejsca, gdzie usiąść. Są mi pierożki, coś takiego też można było kupić w Tajlandii, a te kosztują 8 pierożków za 10 dolców, czyli 25 zł. Jest i wróżbita Maciej, tego się nie spodziewałem w tym kraju. Co tam, kolega wróży coś? A tym razem z ręki. No widzisz? Długa linia na ręce, mówi, będzie pan długo żył. Jest też kilka opcji popływania sobie po jeziorze. Są takie motorówki, tam już widzieliście takie małe, co można się zanurzać, łódki. I też jest taki starszy parowiec, jakbym powiedział. No, na parę nie jest, ale on tak wygląda. Ale teraz odpłynął, to wam go nie pokażę. To jest ten delfin, o którym wam mówiłem. On do tego słupka powoli, a zaraz przygazuje. Zobaczcie, jak się rozsłyszał. No nieźle tym można świrować. Wychodzimy sobie z tego deptaka z Mariką i zobaczcie, co się nam ukazało. Naszym oczom ukazał się piękny hotel, jak w latach 80. koło brzeg. Chodź teraz, też się coś takiego jeszcze znajdzie. Marica od razu się z koło brzegiem skojarzyło. Od razu wiedziałam, co, jesteśmy. Mi to się bardziej taką Hiszpanią trochę skojarzyło, bo w Hiszpanii jest dużo takich właśnie starych hoteli. A to tak wygląda. Też ma takie teraz, właśnie z balkonami. No tak, ale lepiej wyglądają już teraz, bo te widać takie starsze. Jesteśmy teraz w sklepie w mieście i zobaczcie, 5,50 za 1,5-litrową kolę, a w sklepie Pack & Save płaciliśmy ostatnio 1,89. No to dużą przebitkę tu mają. No, sporo. Teraz zobaczę, jak na innych rzeczach. Na winie. Spędziliśmy trochę czasu w tym mieście, no jak wam mówiliśmy, no nie zachwyciło nas to za bardzo. Fajne jest to miasteczko, oczywiście, że jest fajne i piękne, ale to nie nasze klimaty, o. Więc nami się nie sugerujcie, jak będziecie chcieli przyjechać do Nowej Zelandii. A my postanowiliśmy, że teraz jedziemy do supermarketu, zrobimy szybko jakieś zakupy i kupimy sobie jakieś wino. Siądziemy, zrelaksujemy się przy butelce wina. O, to mój hotel. Alexis, wczoraj, no właśnie. Wczoraj przyjeżdżaliśmy, ale dzisiaj już widzę, że mają tak pokoi. Nie ma miejsc, no jest obłożenie 100% wszędzie. Nie w tych hotelach za 1000, bo tam jeszcze jest pokój dostępny.
ale reszta tych do 200, nawet już nie, teraz poniżej 500 to nic nie ma. Tak. Dolarów. Sprawdzaliśmy też na Sylwestra to samo. To samo, więc nie wiem, gdzie my się podziejemy w Sylwestra. W samochodzie. Ale spójrzcie, jakie tu widoczki mamy. Przyjechaliśmy już pod nasz sklep Pack and Save, w skrócie Pakeza. O, zobaczcie, jak pięknie samolot startuje. W takim miejscu jest sklep. Ale poszedł. Nowozelandzkie linie. Ten recykling to lepszy niż w Anglii i w Niemczech. Wszędzie tu kartony są. Sporo tych kartonów. Bierzemy to łatwiej później przy kasie samoobsługowej, bo jak napakujemy, to później ciężko to wrzucić, bo nie można... No wiecie, trzeba do końca wszystkie produkty tam wrzucić, a my często nam się to nie mieści, wypada i jest problem, więc od razu karton na wadze. Tuńczyk lata po całym samochodzie później. Jednak widać, że Marice brakuje domu. Robi porządki, wszystko w kartony układa, jakby w szafkach miała porządek w kuchni. Brakuje? Trochę tak. Trochę w święta brakowało, prawda? Święta, nowy rok jeszcze. No nowy rok to już nie tak bardzo, ale święta brakowało. Zdecydowanie. Marika macha tym telefonem ze strony na stronę, nie wiem, którą stronę nagrywać. Spokojnie. Po jedne jest pięknie, po drugie teraz akurat nie ma już widoków, ale były takie góry. O, tam jeszcze dzisiaj widać. Ej, ojcie, sunę. Dojeżdżamy na jakąś plażę powoli. I moja droga, miałaś mnie prowadzić. Aha, już to muszę wyłączyć. Tu jak pięknie, wow. Patrzcie, lepszej miejscówki nie mogliśmy mieć. Nie no, bajka. Wow. Dobrze, że tutaj przyjechaliśmy na drugą stronę, bo tam było naprawdę fajne miasteczko, takie kolorowe, wszystko ładnie zrobione, ale wszystko dla turystów, nie? Wszystko drogo. A my tu przyjechaliśmy widać na taką lokalną bardziej plażę. I tak jak wam mówiłem, tam turyści, a tutaj lokalnie widać, że to są rodziny całe. I nie, że ktoś tam sprzedaje właśnie takie jazdy dętkami po jeziorze. Tak wygląda nasz piknik. Marika już otwiera mleko, bo będziemy robić sobie neskę. Ja będę pił neskę, Marika będzie piła wino. To taki tip ode mnie, jeśli nie macie wody, a dokładnie, macie mleko, to wystarczy nawet mleko dodać neski. Ja tak robiłam w lecie w sumie, z lodem i naprawdę była dobra kawa. Super się rozpuszcza, wystarczy go dobrze wymieszać. A tak wygląda nasze jedzenie. Mamy tutaj salami, mamy pizzę taką kupiliśmy, banany, ser. I jeszcze mamy, o, oliwki. I takie ciasteczka jeszcze z saloniku w Korei? Nie, w Szanghaju. Chipsy. Aha, chipsy, no, z Szanghaju. Nescafe już w środku, zaraz wymieszam i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak jak Mari mówiła, ładnie się rozpuściła, mamy już kakao. Dzięki za tipa, Mari. Ale mocna, bo dałem 3 opakowania. A ja mówiłam 2. Trzeba więcej złać, Mariki. No, to z najwyższych. My się tutaj relaksujemy, ludzie sobie pływają łódkami, a nam takie szczęście dzisiaj dopisało, że nie zgadniecie. Już myśleliśmy, że będziemy spać w samochodzie na parkingu, na jakimś zjeździe, a wchodzimy na booking, Mari wchodzi i tam jest ten hostel, w którym pytaliśmy dzisiaj o pokój, pamiętacie? O łóżka. Nie było, nagle się pojawiło 6 łóżek. No. Nawet więcej chyba niż 6 było, bo można było jeden cały 8-osobowy pokój zarezerwować i w drugim 6-osobowym też było kilka łóżek. No właśnie, dziwna sytuacja, bo na stronie tego nie było wcześniej, ani też nie było jak pytaliśmy. No, w każdym razie mamy 2 łóżka za $108,
to jest 267 zł. Sporo. W 8-osobowym pokoju. Ale mamy kuchnię, więc po drodze mamy też supermarket, zajedziemy i coś dobrego dzisiaj ugotujemy. Tak. Będziemy podbijać morale do góry. Gramy sobie w Uno i Malika sprawdziła jeszcze raz, żeby sprawdzić, czy jest ten hostel. I nie ma. Już nie ma. Pół godziny minęło i już nie ma dostępnych. Nie tylko my sprawdzamy. No, dobry deal. Że się udało. No, dobrze, że Marika sprawdziła akurat w tym momencie. Szczęściarze z nas, mówiłam, że się uda. Gdzieś tam wcześniej wspomniałam o tym i hossa nam sprzyja. Hossa przed nami. My już w samochodzie, zrelaksowani na tej plaży, wracamy do pokoju, ale najpierw jedziemy jeszcze do tego sklepu Pakeza zrobić jakieś zakupy, bo możemy coś ugotować. Tylko nie wiem jeszcze co. Masz coś za świata? No nie, tak rozmawialiśmy, krewetki, kurczek, ale jakoś nic, no nic takiego nie mam ochoty, nie wiem. Ja mam ochotę na jakieś mięso. Myślę, że zobaczymy, co tam będzie na półkach. To wtedy coś sobie wybierzemy. Ja mam ochotę na jogurt, zwykły jogurt. Może będą też jakieś gotowce, bo widziałem, że w innym sklepie mieli takie jakieś curry z jakimś tam sosem. Były tutaj, były. Poszukamy. Mieliśmy jechać prosto do sklepu, ale tu widoki. A tu jaki okaz siedzi, jaki widok najlepszy. Jesteśmy już pod supermarketem, idziemy zrobić jakieś zakupy. Marika mówi, że jeszcze chce zdjęcie, bo jest ładny widok. No jest, zobaczcie, góry. Pani zapytała Marikę, czy ma dowód, bo bierzemy alkohol. Mamy dwa piwa. Jest? Mari, gratuluję ci. Mnie już nikt nie pyta. Jest elektryka, if I told you we can just run away, so come my darling, let me help you, we can follow. Znaleźliśmy ulicę do zaparkowania. W samym centrum jest ciężko, bo tam są płatne, ale dookoła tego centrum w Queenstown no znajdziecie takie uliczki, jak pojeździcie, poszukacie. Jest teraz godzina około 20, więc nie jest łatwo, ale my znaleźliśmy. No, znaleźliśmy bez problemu na Sydney Street. Jakby ktoś chciał, to tutaj można gdzieś się wpasować. Tak, tu dosłownie jest 5 minut spacerkiem i jest już się nad jeziorem. Wyjechaliśmy w podróż dookoła świata z dwoma plecakami. I to jest zajebiste. Ale jak idziemy na jedną nockę do hostelu, no to tak. Marika plecak, siata. Ja siata jedna, siata druga. Jestem plecak. I to tylko na jedną nockę. Taki paradoks. Dziś również dzień prania, dlatego mamy tyle siatek. Nie to, żebyśmy mieli za dużo rzeczy. W sumie nie jestem pewna, czy w tym hostelu mają teraz pralki. Gdzieś tam wcześniej szukałam, to widziałam pralki, a teraz weszłam i ich nie ma. No nic, okaże się na miejscu. Tutaj jest nasz hostel, to ja już wiem, dlaczego taka cena dzisiaj. To jest z widokiem na jezioro, Mari. Ujo, który pokój zarezerwowaliśmy? Te tutaj, ale co najlepsze, że te balkony to nie są prywatne pokoje, tylko od pokoi takich, gdzie jest kilka łóżek. Szybko, ładnie poszło. Jesteśmy już po checkingu. Musimy jechać teraz na drugie piętro. Nasz pokój to 211. Pytaliśmy się, które łóżka, to kolega powiedział, że musimy sobie wybrać. Właśnie, mamy aplikację do otwierania drzwi. O, przykłada się... Aha.
przykłada się telefon i drzwi się otwierają. Okej. To chyba zostają nam te dwa łóżka. Hello. Ja poszłam rozmienić pieniądze na żetony do prania, co się okazało potrzebne tylko 2 dolary, w sensie po 2 dolary, więc nie trzeba było mieć żetonów, a rozmienione pieniądze. Tak? No. Także, no, tylko to. Marcin już tutaj przygotowuje nam obiad. Obiera ziemniaki, sałatka i jaki stek. Nowozelandzka krowa. A jeszcze wam zaraz coś pokażę. W sumie spójrzcie, jaka tu jest duża kuchnia, ile tu jest palników. Zobaczcie, ile wisi tutaj toreb z jedzeniem. A tutaj mamy lodówki i są wypełnione po brzegi. Ale jakie one są ogromne. I wszystkie zapełnione. Ziemniaki już obrane, wylądowały w garku, zaraz będą się gotować. Stek czeka na przygotowanie. Zapomnieliśmy czosnku, najważniejsze. Ja tego wstawię w pranie i pójdę do samochodu. Tak? Zdążysz? Zdążę, pranie za 6 minut włączę. Zanim ziemniaki się zrobią, coś tam. Ja zwolnię te ziemniaki, żeby się wolniej gotowały. Pani już powoli zamyka kuchnię, a my jeszcze w lesie. A tu już widzę, sałateczkę zjadłeś. Tu nasze steki się przygotowały w grabie, tak? Czosnek gotowy. Na dwie patelnie chyba będzie smażone. Zobaczcie, piwo niemieckie jest tańsze od nowozelandzkiego. Skandal. A tak samo jest z winami. Dzisiaj patrzyłam na cenę win. Australijskie wina tańsze niż nowozelandzkie. Niemczech bym nie pił tego piwa, a tutaj bardzo dobrze smakuje, wam powiem. A tam głupoty gadasz, piłeś. Jedno z lepszych niemieckich piw. Dwa mniejsze steki wylądowały już na patelni. Jeden większy. Na oddzielnej patelni. Oddzielnej, bo by nam się gotowało. Steki usmażone, ziemniaki już gotowe, zaraz będę nakładał. Jeszcze ziemniaki lądują na talerz i nasze danie gotowe. Po takiej długiej przerwie to wiecie, ile się ziemniaków ładuje, także trzeba burty zakładać. O tak właśnie tyle. No i tak wygląda właśnie prawdziwe danie prawdziwych mężczyzn. Smakuje ci takie? Jak jeszcze nie jedliście dobrych steków, a chcielibyście spróbować, to pamiętajcie, żeby byłby taki. Chyba jak będzie cały taki ścięty, to będzie za suchy i będzie niedobry i wtedy powiecie, że nie lubicie steków. A takie są najlepsze.